Jest sobota, 21 września. Monika Sawka, dobry wieczór. Powodziowy dramat trwa. Fala wyzbraniowa na Odrze przesuwa się na północ. 19.30 zaczynamy od mapy ostrzeżeń. W Lubuskiem, wzdłuż brzegów odry mieszkańcy pomagają w układaniu worków z piaskiem. Służby przesuwają siły tam, gdzie poziom wody niebezpiecznie rośnie i proszą o wsparcie. Bo każda pomoc w umacnianiu wałów jest na wagę złota. Według synoptyków groźna jest nie tylko sama kulminacja fali, ale również jej długość. Arkadiusz Pogód. Tam, gdzie woda opadła, gołym okiem widać przerażającą skalę zniszczeń. W stroniu śląskim wstępnie straty oszacowano na miliard złotych. Z powierzchni ziemi zniknęła część budynków publicznych, a wiele trzeba będzie rozebrać. Z Dolnego Śląska przenosimy się na opolszczyznę, zniszczone mosty, ulice, a na nich sterty mebli, dokumentów i książek, a także wyrwane kostki brukowe, zapadnięte studzienki. Głuchołazy po powodzi wyglądają jak po apokalipsie. To miasto, jak mówią mieszkańcy, nigdy nie będzie takie samo. A odbudowa będzie trwała latami. Marcin Wojciechowski. 14 razy tyle trzeba będzie wydać na usunięcie zniszczeń w samym tylko w województwie dolnośląskim. Wstępnie, bo w wielu miejscach wciąż trwa walka z żywiołem. Według burmistrza Lądka Zdroju takiej skali zniszczeń nie było w Polsce od II wojny światowej. Rząd zapewnia, że środków na odbudowę nie zabraknie i zapowiada program Odbudowa Plus. Anna Ubian-Halicka. A teraz budujący przykład Solidarności. Ponad 5,5 miliona złotych trafiło na konto Fundacji TVP w ramach akcji Razem dla Was. Pieniądze pomogą osobom, które najbardziej ucierpiały w wyniku powodzi. W akcję wspierania poszkodowanych włącza się cała Polska. Czego najbardziej potrzeba na zniszczonych terenach i jak pomagać, by to miało sens? O tym Maria Guzek. To prawdziwe święto transplantologii. Lekarze, sportowcy, dziennikarze, aktorzy, ale przede wszystkim ci, którzy dostali nowe życie po transplantacji, pobiegli w kolejnej edycji Biegu po nowe życie. W ten sposób promują świadome oddawanie narządów. I chociaż ubiegły rok pod tym względem był rekordowy, to wciąż jest wiele do zrobienia. Małgorzata Wiśniewska. Slalomem na motocyklu wyprzedzał inne auta. W tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku pędził prawie 300 km na godzinę. Wszystko nagrywał. Film ze swojej niebezpiecznej jazdy opublikował w mediach społecznościowych. Policja zatrzymała podejrzanego. To 32-latek. Katarzyna Grzęda-Łozicka. Ruszył wyborczy wyścig w Stanach Zjednoczonych. Wyborcy w Virginii, Minnesocie i Dakocie Południowej już oddali głos. W przyszłym tygodniu tak zwane wczesne głosowanie ruszy w czterech kolejnych Stanach. Zwycięzce poznamy 9 listopada. Według najnowszego sondażu kandydaci mają niemal identyczne poparcie. Agnieszka Śmiechowska. To był potężny cios w rosyjską ofensywę. W nocy ukraińskie drony po raz kolejny zaatakowały arsenał rakietowy, tym razem w kraju Krasnodarskim. W poprzednim ataku w obwodzie twerskim Ukraińcy zniszczyli magazyn amunicji, gdzie Rosjanie przechowywali m.in. pociski balistyczne. Eksplozje wywołały dosłownie trzęsienie ziemi. Wojciech Tymiński. Powstaje nowa wersja legendarnego utworu zespołu Hej, Moja i Twoja Nadzieja. Najpopularniejsze gwiazdy polskiej sceny muzycznej łączą siły, by wspierać powodzian w ramach akcji Telewizji Polskiej Razem Dla Was. Piosenka podczas powodzi tysiąclecia była hymnem, który zjednoczył całą Polskę w niesieniu pomocy. Magdalena Karpińska. Już za chwilę w TVP Info reportaż Fala, a ja bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Spokojnego wieczoru.